Siemaneczko, tu Metal. Dzisiaj zrobię unboxing z Fasttech. Kostki, nie powiem jakie, sami się możecie domyślać. Zamówiłem, nie wiem, szły chyba 3 tygodnie. Więc tak jak powinny iść. Nawet nie zamazałem tych danych, no ale po co wam moje dane adresowe? Rozerwijmy od razu. Od razu powiem, że to tam nie są tylko kostki, bo jest kilka rzeczy innych. Ho! Wyrąbista antena. Taka, no, można powiedzieć, 3 razy dłuższa od mojego, od mojej z routerem. Tam tutaj. Żeby coś. No to antena jest 3 razy dłuższa. Będzie potrzebna Janme do routera. Pierwszą kostką jest Shengshu 2x2. Zaraz otworzymy. Dayan Megaminx na białym plastiku. Jak widzicie. Shengshu Aurora. Zamówiłem sobie tą akurat kostkę dla mnie, bo te nie są dla mnie. Zamówiłem tą kostkę, bo stwierdziłem, że akurat wrzucili ją na aukcję, to dorzucę się, bo nie była droga. I Dayan... Co to jest? Dayan Zanchi chyba, tak? Chwila. Dayan 5 Zanchi, tak? Na czarnym plastiku, też nie jest kostka dla mnie, ale zrobię unboxing. Ja zamówiłem sobie kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to taki czytnik USB. Do tableta mi się przyda. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą chciałem kupić. Tutaj podłącza się kabel od internetu, a tutaj do tableta. I można bez żadnego Wi-Fi mieć internet w tablecie. Mam nadzieję, że to będzie działać. No i chyba tu mam jeszcze paragon, czy fakturę. No, ogólnie zapłaciłem. Nawet nie napisali. No dobra, to by było na tyle. Co ja mówię od razu. Robimy unboxing. Kosteczka Dayan 5 Zanchi na czarnym plastiku. Ale trochę zakurzona, ale to nic. Ja mam swojego Dayana Zanchi na żółtym plastiku i mogę powiedzieć, że od razu się rusza lepiej. Dlatego polecam kostki na kolorowym plastiku. Musi się trochę wyrobić jeszcze. Ma takie narożniki kanciaste, tak jakby nie doszlifowali plastiku po odlewie. A w kolorze tak nie było, kolor chodzi doskonale. Dobra, dalej. Zróbmy unboxing Dayana. Znaczy Shengshu Megaminx. Kostka dosyć tłusta. Fajne kolorki. Zwłaszcza ten różowy, taki fluorescencyjny prawie. Sprawdźmy, jak się rusza. Trochę słabo. Musi się wyrobić chyba trochę. No ale ogólnie chyba fajny Megaminx. Też nie jest dla mnie. Sam w sumie nie umiem układać. Nauczyłbym się kiedyś, ale jak będę dopiero chciał sobie kupić własną kostkę. To jest kostka Shengshu Megaminx Dayan 5 Zanchi. O, nie dostałem drugich naklejek. Aurorę sobie zostawię na koniec. Tu mamy Shengshu 2x2 z naklejkami teksturowymi. Już niedawno miałem unboxing tych naklejek, tej kostki. Taki szybki. Ale to jest druga kostka. Kolory nawet fajne, ale teksturowe strasznie są brzydkie. Dobra, to. I ostatnią kostką, którą odpakujemy, będzie Shengshu Aurora. Również na białym plastiku. Z zewnątrz wygląda prawie identycznie jak Wind. Tylko ma taki jakby, już wiem, że to jest taki trochę mod. Widać bardziej dziury. Pierwsze poruszanie się kostki. Zrobimy permutację T. Trochę się tym
bawiłem. Kostka świetna. Może zrobię recenzję. Zróbmy też unboxing tych dodatków. Anteny już nie będę robił, bo nie ma sensu. I dalej. Rozwalić. Mamy tutaj, o, zawieszkę. Taką na rękę. I mamy nasz czytnik. Bardzo ładnie wygląda. Tu mamy napisane. Nie złapię, bo to nie jest ustawione. Tutaj mamy rozpisane wejścia na karty. I tu mamy USB. No. Mam już takie jedno. Bo potrzebowałem wcześniej, kupiłem takie za 6Z. I też działa bardzo fajnie. Odpakujmy najbardziej wyczekiwaną rzecz. Dlatego zamawiałem z Fastech, żeby właśnie zamówić to. To jest przerzutka. Tu mamy płytkę. No i tutaj mamy różne, nie wiem, informacje. Kompatybilne z Windows 7. Ja mam Windowsa 8, więc będę się musiał zastanowić, czy pójdzie. No dobra, to będzie było na tyle chyba w tym filmiku. Jeszcze może ułożę. Nie będę układał. No dobra, dzięki za obejrzenie. Spodziewajcie się następnych filmików z recenzją, bo wróciłem z wakacji. Dzięki za obejrzenie i cześć.